Spotykamy się po raz drugi na Biesiadzie. Wszyscy jesteśmy z sąsiadami. Jest to impreza realizowana w ramach inicjatyw lokalnych i dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy oraz wielu sponsorów, wielu firm i ludzi dobrej woli doszło do dzisiejszego imprezy. Bardzo mocno w tę imprezę angażowała się też młodzież z Młodzieżowej Poradni Socjoterapii na ulicy Ślikowskiego. Zaangażowali się także, proszę Państwa, dyrektorzy pobliskich placówek oświatowych. No, jest pogoda dopisała, jest wiele konkursów, wiele zabaw. Dziękuję. Zapraszam na następny rok. Wszyscy jesteśmy sąsiadami. Proszę Państwa, ta impreza odbywa się po raz drugi. W zeszłym roku pogoda nam nie dopisała. Padało, mocno padało. W tym roku jest nam bardzo miło, że słoneczko nam świeci. Proszę Państwa, ta impreza Rady Osiedla nr 5 jest dzięki naszej inicjatywie. Pozyskaliśmy, pisaliśmy wniosek w ramach inicjatyw lokalnych i pozyskaliśmy pieniążki i dlatego też dzisiaj możemy się z Państwem wspólnie razem poznać. Każdy z nas jest sąsiada, ma lepszego, gorszego, ale ma sąsiada. I ogromnym przyjemnością jest to, że możemy coś zrobić, że możemy tu się usiąść, możemy spotkać się, porozmawiać. Będzie muzyka, będzie kawa, będzie inne rzeczy będą działy się. Proszę Państwa, ta impreza nie odbyłaby się dzięki, gdyby wielu ludzi nie zaangażowało się. Między innymi moje koleżanki i koledzy z Rady Osiedla nr 5. Ponadto, proszę Państwa, dyrekcje naszych placówek oświatowych, czy Szkoły Podstawowej nr 8, Gimnazjum nr 4, Przedszkola nr 7, proszę Państwa. Nie mógłbym zapomnieć o Młodzieżowej Poradni Socjoterapii, proszę Państwa, na Sikorskiego. To dzisiaj oni tu zaprezentują swój dorobek. Ci ludzie robią naprawdę piękną rzecz. To też Stowarzyszenie Przyjaciół Ósemki, to nasze krotoszyńskie Amazonki, to, proszę Państwa, stowarzyszenie, uciekła nazwa, pamiętam nazwa, z Rozdrażewa dziewczyny, Odnowa, ale proszę Państwa, ogromną wdzięcznością i z wielką przyjemnością mam Państwu do poinformowania, że ta impreza odbywa się też dzięki wsparciu wielu firm z naszego terenu. Bardzo się cieszymy, że możemy dziś wspólnie z Wami biesiadować. To dla Was przedszkolacy z przedszkola nr 7, oddział Bożacinie wraz z absolwentami naszego przedszkola, a jednocześnie z uczniami tutejszej szkoły. Zatańczą 4 tańce ludowe. Ja przyjemnie i ja wesoło, i na kawie się. Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa, do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy.
dźwięk zaniesie nas tam, gdzie stuk kotków i koni słów trwał, gdzie kołpon pnie przez prerię, a wtem czerwieni się zorzy długi trem. Ona wszystko lepiej wie. Smerkula już skarży się do mamy. Wyszedł na spacerek Rubelek, Marcelek, ciepły ma sweterek, niestraszny mu wiatr. Wrony grają perka, a on z boku zerka, podskakuje ćwierka do Rubelka, do Marcelka. Wrony śmieją się, nie, ocznego gościa bardzo żal. Gdy sumienie ruszy, po to kropel brama, sytuacja wzruszy. Kłamstwo wyjdzie przez nie na jaw, starczy w nie głęboko spojrzeć, by podziwiać piękno. Zaraz nie zatrzymają łez, a głupcy ich nie mają, bo nie widzą co robią, bezmyślnie ból zadając. Często wolałbyś ich nie mieć, niż widzieć niektóre zdarzenia. Często przymykasz je, przyzwalając na zło. Nieraz trzeba spojrzeć na drugi plan, nieraz otwiera się gdzieś w myślach, nieraz woli się zamknąć, polegać na innych zmysłach, innych zmysłach, innych zmysłach. Ona tam stoi, widzę ją. Proszę pani, skończyłam prawie A. Rosalia, bo ty zamoczył drugi rysunek. Najwyżej na samym.
jeszcze raz palamy na pół, ale jeszcze raz Dobry. Dobry. Witamy. Aby to musiała chyba tą kolę założyć. Musisz założyć. Ale języka nie wywolej. Tak. No widzisz i co? Ruchów podczas muzyki. Ale wiesz, Sofia Dudek. Proszę Państwa, nie bójmy się i nie wstydźmy się tego, co robimy. Jeżeli ktoś ma coś do ukrycia, to niech to ukryje, ale jeżeli ktoś robi pięknego, to wyjść z tym, pokazać się. Dziękuję. Dziękuję.